Dobry wieczór. Witam w wieczorze magii Kanta Giganta. Nasz numer 625-3555. Będziemy dzisiaj nie tylko grać, będziemy również wróżyć. Zapraszam. Cześć Maciek. Maciek ze Skarżyska. Cześć. Maciek ze Skarżyska. Halo. Słyszysz mnie? Słyszę. Genialnie. Zatrzymałem ten teledysk na twoją prośbę. Fajnie. Słuchaj Maciek. Tak. Mogę ci powróżyć z gwiazd. Chcesz? Ekstra. A może prognozę pogody ci przeczytam? Może być to i to. A co wolisz? Prognozy. Prognozę? Tak. Więc dzisiaj deszczyk pada. Jutro będzie padał śnieg. Tak. A wygląda na to, że nie wygrasz. Tam kłamiesz. Naprawdę? To jest w gwiazdach zapisane. Spójrz. Jesteś tak cienki jak ta kreska. Tu jest ta kreseczka. A to jest całe koło, czyli ten pokój. Jesteś bardzo daleko od tego koła. I co ty na to? No cóż, chyba dojdę. Którą maszynkę? Może parzyste, nieparzyste. Parzyste, nieparzyste? Tak. Jesteś jakiś bardzo dzielny. Atakujesz od razu maszynę, której nikt nie lubi. Czemu? No dlatego, że są czary w tym programie. No. Parzyste czy nieparzyste? Parzyste. Wiesz, że ja się postarzałem, posiwiałem? No właśnie widać. Dobrze, dobrze. Uwaga. Jak będą parzyste, to co? To mam koszulkę. Tak? I wchodzę do Turbo Finito. Dobrze, to wchodzisz do Turbo Finito. Uwaga, zatrzymuję. Zatrzymuję. I co? Parzyste. Parzyste? Tak. Dobrze, to otrzymujesz koszulkę. Ekstra. Przechodzisz do Turbo Finito. Oglądaj program dalej. Dlatego, że to jeszcze nie koniec. Dzisiaj będzie wieczór magii, tak jak mówiłem na początku. Nasz numer 625-3555. Wieczór magii, Karina. Karina, wieczór magii, mówię. Słyszę. Ty już telefonowałaś do mnie. Tak. Naprawdę? Naprawdę. To dostaniesz dwie koszulki, dlatego że to się jeszcze nikomu nie udało. O Boże, ekstra. Karina? Tak? Czy chcesz, żebym ci powróżył z rąk? No jasne. Tak? Pewnie. Czy ufasz w moje predyspozycje? Zawsze. Naprawdę? Jasne. Posłuchaj, Karina, podejdź do telewizora. Patrz mi głęboko w oczy. Podejdź do telewizora i wyciągnij w ten sposób ręce. No, wyciągnęłam. Dotknij kineskopu. Aj! Dotykaj kineskopu. Cały czas trzymaj... Dotykaj kineskopu. Ale to boli. Nic nie boli, nic nie boli. Kopię. Uwaga, ja tu mam taką księgę, z której za chwilę, nie wiem, nie będę ci nic czytał z tej księgi, ale trzymasz ręce na telewizorze? Jasne. Na kineskopie? No trochę boli. Uwaga, uwaga. Trzymaj, trzymaj. Ja będę miał tu wydruk komputerowy za chwilę, twoich rąk. Tutaj. Widzisz swoje ręce? Widzę. Twoje ręce są genialne. No tak, trochę w powiększeniu. Krótkie paluszki. A, nie takie krótkie. Słuchaj, Karina, dostajesz tak? Dwie koszulki. Świetnie. Dostajesz ten wydruk komputerowy. Ekstra. Ja mogę ci powiedzieć, że to dobrze, że zadzwoniłaś. Widzisz linię szczęścia? No, krótka. No krótka, ale akurat na ten program. Jest akuratna. Dosyć szeroka. Dzisiaj nie ma żadnych napisów, żadnych haseł na dole, dlatego że jest... Co? Wieczór? Czarów, magii. Dokładnie. Karina, jaką maszynę wybierasz? Ojej, no może te żarówki. Żarówki co? No. Ej. To jest jak tam maszyna się nazywa? Nie wiem, nie pamiętam. Ta maszyna taka. Korba. A. I gdzie jest korba Verde? Nie ma. Z tyłu. Nie ma, z tyłu jest? Prosto. Tutaj? No, o. Dokładnie, moja wielka maszyna już dzwoni. Uwaga, uwaga. Karina. Tak. Jesteś gotowa? Jestem. Która żaróweczka? Niebieska. Niebieska. Ile razy? Zero. Zero? Oszukujesz. Jeszcze raz. Nie oszukuję. Dostajesz tylko dwie koszulki, wydruk komputerowy i oglądaj nasz program dalej. Podaję numer telefonu 625-3555. Wieczór magii. Ryszard. Jestem. Masz taki głos, jakbyś był moim mistrzem.
się bardzo tak jest. Ryszard, mam prośbę do ciebie. Tak. Powiedz na antenie, pozdrawiam Kiciusia. Pozdrawiam. Kiciusia. Kiciusia. Okej, dzięki Ryszard. Słuchaj, ja ci też będę wróżył z rąk. Przystajesz na to? No oczywiście. Czy możesz mówić więcej niż na co dzień? No ja w ogóle jestem małomówny. To wcale tego nie słychać. A możesz udawać człowieka, który jest dużo mówny. Uwaga. Przyłóż rączki do kineskopu. No trzymam cały czas. Nie wierzę. Jeszcze raz, dociśnij w ten sposób. O tak, o tak, o tak. Widzisz mnie? No tak. Dobrze, przyciśnij. Uwaga, naciskam moją cudowną maszynę. Zaraz się okaże, czy masz szczęście, czy wygrasz, czy nie wygrasz. No chciałbym wygrać. Z zakładu pracy dzwonisz? Nie, z domu. Z domu? Czekam na śniadanie właśnie. Duży ruch. O cholera. Jesteś żonaty? Tak. Widzisz tą obrączkę? Ja nie noszę obrączki. No ale to jest twoja obrączka. A no tak. No tak, no to jest twoja obrączka, w związku z tym linia życia bardzo długa. Będziesz żył 140-145 lat. Dobre. Linia szczęścia. Koszulkę masz już na pewno. I dla mojego Kiciusia. Nie, to nie jest twój Kiciuś, to jest mój Kiciuś. Uwaga, teraz tutaj, ta poprzeczna linia, to znaczy, że możesz zginać palce. Tak. Tutaj, na prawej ręce, widzisz to? Tą widzę, kreseczkę? Widzę. To jest linia zdrowia. Krótkie tak. Zdrowie. Uważaj na płuca. No nie palę dlatego. Ryszard, którą tak. Maszynę wybierasz? No te rybki tam, co się te rurki puszcza i rybki, rurki puszcza. O właśnie. Kosmos. Ja dzisiaj zatrzymuję teledyski tak jak chcę. Tak? Myślałeś, że to jest zgrzyt taki. Aha. Czy nie? Nie. Nie. Która rureczka? Raz, dwa, trzy, czwarta. Czwarta od której strony? Od prawej. Od prawej? Tak, ta krótka czerwona. Ta. I jak spadnie na dół, to co? To otrzymujesz koszulkę? Drugą dla Kiciusia. Dobrze, uwaga. A jeśli tu, to odpadasz? No chyba tak. Zobaczymy, czy będziesz miał szczęście. Odpadłeś. Ojej. Ale co? W takim razie, skoro ja ci wróżyłem, to nie mogłeś odpaść. No właśnie. Prawda? Tak. Otrzymujesz koszulkę, przechodzisz do Turbo Finito. Tak, dziękuję. Ryszard, dziękuję za telefon. Przypominam, 625-3555. Znikam. Artur! Jestem. Ja też jestem. Widzę, że jesteś. Ja też widzę. Widzę cię, że masz M3. Nie, trochę większy. Pomyliłeś. M4. No. Próbuję wróżyć. Pomóż mi. Nie kompromituj mnie na antenie. M5. M5. Widzę, że masz M5. Ja dzwonię drugi raz. Drugi raz? Tak? Tak. A nie, chcesz mnie tutaj podejść, tak jak Karina, chcesz dwie koszulki. Nie, nie. Naprawdę dodzwoniłeś się kiedyś? Tak. Okej, no to w ogóle jakiś dzisiaj dzień szczęścia i dotarcia do mnie. Komputer? Tak. Komputer. I wybierasz co? Kuleczki czerwone czy zielone? Czerwone. Czerwone, dobrze, to będę ci wypuszczał czerwone. Pod jednym warunkiem, że będziesz krzyczał czary mary. Czerwone. Okej? Wypuszczam pierwszą bilę. Bardzo proszę. Widzisz już to? Widzę. O, coś się znowu tutaj wciągło. Czy coś z twoim telefonem jest nie tak? Nie, mój telefon jest dobry. No to wypuszczam pierwszą bilę. Jesteś gotów? Tak. Czary Mary, pamiętaj. Czary. Mary. Mary. Czary. 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 Czary Mary. Czary. Uwaga, uwaga. Wypuszczam drugą bilę. No, na razie zdobyłeś 10 tysięcy... Czary! Mary. Czary? Czary. Powiedz mi, jak spędzasz święta w tej chwili? Czary! Czary! No, widzisz. Spędzam się. Nie spędzasz świąt. Uwaga. Uwaga. Proszę bardzo, kolejna bila. Czary! Ja nie przeszkadzam ci za bardzo. Czary! Bo doszły mnie słuchy, że ja za dużo gadam, wiesz? I że przeszkadzam. I co? Nie, nie ma bili. Uwaga. Jakiś najazd dzisiaj z Warszawy. Mnóstwo telefonów, czary. Prawda? Ryszard, Mary. Czary! Mary! Dobrze, spokojnie. Wyluzuj się i wołaj Mary. Mary. Czary! Czary! Mary. Dobrze. Czary! Mary. Jak to ładnie brzmi. Czary. Mógłbyś śpiewać. Mary. Mógłbym. Ostatnia bila, uważaj. Cała rodzina się cieszy. Tak.
A poproś kogoś tam, z, nie wiem, z pokoju, z M5, z czwartego pokoju. Poproś kogoś, poproś, szybciutko. No, mogę siostrę poprosić. Poproś siostrę, niech się skupię. Jest ruda. Siostra jest, nie, siostra nie jest, jest ruda. Ruda blondynka. Halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy pani ma 9 lat? 10. Byłem bardzo blisko. Dziękuję za to, że dodzwoniliście się państwo do mnie. Podaję numer 625-3555. Dostajesz koszulkę, Ryszard. Taką koszuleczkę. Artur. Artur, no. A ja myślałem, że Ryszard. A ja? Też dostajesz koszulkę. Dzięki. Czyli dwie koszulki dla Ryszarda Artura. Tak. 625-3555. Znikam. Paweł. Cześć, to ja. Bardzo dobrze, że telefonujesz. Tak? Cieszę się, że telefonujesz, bo telefonujesz z Warszawy. Tak, jestem Paweł z Warszawy. Słynny Paweł z Warszawy. Tak. Zbyszko z Bogdańca. Nie z Bogdańca, nie. Warszawy. Paweł, teraz uważaj, skup się, bo za chwilę puszczę taki dym, zrobię taki dym tutaj. Będzie po prostu totalny dym. Ale żeby mi się telewizor nie spalił. Ostrożnie, ostrożnie. Puszczam dym. Ostrożnie. Ten program jest dzisiaj wolniejszy, bo to jest noc magii. Noc magii. Generalnie dzisiaj wróżymy, mówimy o astrologii. Chciałbyś, żebym ci powróżył? Nie. Nie, nie będę ci wróżył. Wybierasz jakąś maszynę? A jaka została do wybrania? No, a jaką byś chciał sobie zagrać? Parzyste, nieparzyste. Parzyste, nieparzyste? Proszę bardzo. Paweł, powiedz, co robisz? No, oglądam. No tak, no to jest logiczne. Ten program jest wolniejszy, nie ma takiego tempa jak ostatnie. Wybierasz jakie? Nieparzyste. Nieparzyste. I co? Dostajesz tylko koszulkę za to, że się dodzwoniłeś, ale nie wchodzisz do Grand Prix. Szkoda. Dostaniesz dwie koszulki, żebyś się uśmiechnął. To fajnie, bo już drugi raz się dodzwoniłem. Wszyscy tak mówią. A ten program w ogóle jest nagrywany, wiesz? Tak. Naprawdę. Można sprawdzić. No to sprawdź. Powiedz wszystkim, że on jest nagrywany. Bo ja też go nagrywam. Tak? No. Ja też go nagrywam, w związku z tym jest jaki? Nagrywany. Okej. Okay. Paweł, dostajesz dwie koszulki, przechodzisz do Turbo Finito, dlatego że jesteś dowcipny. Fajnie, dzięki. Okej, okay. 625-3555. Wieczór magii. Ha, ha, ha. Ryszard. Witam. Witam Ryszarda z Łodzi. Dzień dobry. Ryszard. Tak? Wysyłałeś do nas karteczkę? Nie, niestety. To ja mam niespodziankę. Tak? Oprócz tego, że w tej chwili wylosuję koszulki dla osób, które przysłały do mnie kartki. Tak. To będą te osoby. Tak. To są te kartki. To jeszcze z tych kartek, które tutaj są, wyciągnę jedną. Słyszysz? Tak, słyszę. Wyciągnę jedną. I to będzie 1 000 000 złotych dla tej osoby. Bardzo dobrze. Przysyłajcie kartki, będą koszulki i inne nagrody. Uwaga! Wyciągam, 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 wyciągam. To będzie ta kartka. To jest kto? Ania Słonka ze Strzyszowa. Dobrze, województwo bielskie. To jest 1 000 000 złotych za tą kartkę. Gratuluję, Aniu. Uwaga, 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 uwaga. Jaką maszynę wybierasz? Korba Verde. Korba Verde? Tak, bo nikt nie wygrał, może nie się uda. Jaką żaróweczkę? No, to ja tym razem niebieską wezmę. Niebieską? Niebieską. Uwaga. Działa. Ile razy mam kręcić? 3, bo to wieczór magii. Zakręciła się. Czyli wchodzę. Czyli wchodzisz, dostajesz koszulkę. Świetnie. Gramy dzisiaj o milion. Świetnie. Okej. Okay. Ryszard, dziękuję za telefon. Już nie będę się z nikim łączył, bo za chwilę nastąpi losowanie Turbo Finito, ale to dopiero po tym teledysku. Dziękuję. Uwaga, ja znikam. Uwaga, zaczyna się w tej chwili losowanie. Ta kula mówi, że wszyscy, którzy dzisiaj się dodzwonili, otrzymują dwie koszulki i wszyscy, ty Karina również, przechodzicie do Turbo Finito. Wszyscy otrzymują dwie koszulki. To jest Gant Gigant. To jest program niezwykły. Przechodzimy w tej chwili do naszej cudownej maszyny. Przeczytam jeszcze finalistów, którzy przeszli do tego urządzenia. Czerwoną koszulkę ma Maciek ze Skarżyska.
kulkę, przepraszam. Dziękuję. Zieloną ma Artur z Warszawy, srebrną Paweł z Warszawy, żółtą Ryszard z Warszawy, pomarańczową Ryszard z Łodzi i Karina ma srebrną. Uwaga, gramy o milion. Pierwsza kulka w kolejności. Pierwsza kulka w kolejności, słuchajcie uważnie. To jest milion złotych. Wypuszczam maszynę, bęben maszyny losującej. A rozpędza się bardzo szybko. Uwaga, uwaga, powolutku, powolutku. Oj, ja je dorzucę, one wypadły. Pierwsza kulka to milion. Spotykamy się za 2 tygodnie. Pierwsza kulka to milion. Uwaga, uwaga, uwaga. Zielona koszulka, kuleczka, zielona. Artur z Warszawy. Artur z Warszawy otrzymuje milion złotych. Bardzo dobrze. W związku z tym spotykamy się za 2 tygodnie. Dziękuję za telefony. Było bardzo dobrze. Do widzenia.